witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję rektorowi, panu profesorowi Markowi Masnykowi za nominowanie mnie i, jak rozumiem, całej Politechniki Opolskiej. Pomimo tego, że jestem teraz w tej chwili na wakacjach, podejmuję wyzwanie jako Politechnika Opolska, staniemy do challenge. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Po tym challenge'u przechodzimy do nominacji. Chciałbym w pierwszej kolejności nominować pana Mirosława Pietruchę, dyrektora elektrowni Opole, który poza tą energią, która jest nam na co dzień do życia potrzebna, niech przekazuje również tą energię pozytywną. Drugą osobą, którą chciałbym nominować, to jest pan Robert Zasina. Wiemy, że bez dystrybucji, Tauron Dystrybucji, nie mielibyśmy tej energii w domu, więc to jest na pewno człowiek, który się zna na energii i na przekazywaniu tej energii. I żeby ta akcja nabrała właściwego wymiaru, chciałbym nominować człowieka mediów, przedstawiciela mediów, którym jest pan Krzysztof Zyzik. Jego chciałbym nominować, aby jeszcze mocniej rozpropagował tą ideę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Przyjmujemy wyzwanie rzucone całej Politechnice i wykonujemy ćwiczenia w ramach pomocy dla Laury. Trzymajcie za nas kciuki. Okej. Okay. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I 10. Super! Jeszcze chcecie?